Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam w kolejnym odcinku z Pingwin Packa. Już od razu na wstępie wam chcę powiedzieć, dlaczego ja mam tutaj aż tyle rzeczy, ponieważ byliśmy na live w jaskini, nie wiem czy ktoś był na live, jeśli tak to bardzo fajnie, jeśli nie to trudno. No jeśli ktoś nie był, to oczywiście przybliżę mu historię, co działo się tak dokładnie na live'ie. Poszliśmy sobie do jakiejś jaskini, bo chciałem pokopać surowce, po czym okazało się, że ta jaskinia jest połączona z jakimś cave'em, czy ja nie wiem jak to się mówi, dungeonem chyba, o właśnie, była połączona z dungeonem. Później byliśmy też w wulkanie, do którego mam znacznik. No i chyba tyle, co się działo. No, ale bardziej bym chciał dzisiaj pogadać o IEM-ie, ponieważ mam ten komfort, że mieszkam niedaleko Katowic. To na IEM-ie byłem, o co to jest? Jak to się używa? Dobra, mamy na konia te, wiecie, nakładki, że tak powiem. No, mam ten komfort, że mieszkam niedaleko Katowic, to sobie mogłem tam po prostu przyjechać autem, dojść do spotka i jako, że miałem też karnet, to sobie mogłem wbić. Strasznie duża kolejka była, nawet o tej 12, co mnie strasznie zdziwiło. Myślałem, że będzie chociaż trochę mniej ludzi. Zaraz tam pójdziemy i zobaczymy, co ciekawego się tam dzieje. No, ginę, ale dobra, zginął. Teraz się musimy stąd wydostać. No to tak, strasznie duża kolejka, ludzie się strasznie pchali. No mówię, kurde, za banda jakichś nieogarów się pchają i pchają, nie wiadomo po co. Gin. No, dobra, zginął. Ale po jakimś czasie po prostu przestali się pchać czy coś takiego. Znaczy nieważne, ja po prostu podbiłem do bramki, gdzie miałem karnet. No i sobie tak wbiłem od razu samemu. Trochę sobie tam pochodziłem i szczerze mówiąc nic ciekawego poza dwoma meczami tam nie zobaczyłem. Z youtuberów to widziałem DJ-a. Do niego zaraz wrócimy. To jakiś duży ten. Ja wiem co to jest. Taki tam też jest dungeon chyba. W każdym razie widziałem DJ-a, Zakreble, Reziego, Multiego, Huntera i chyba tyle? Nie wiem. Może zapomniałem o kimś, ale nieważne. Chyba tak, chyba tylko nich. Ich, nie nich. No, w każdym razie, bądź bądź. W każdym razie z Hunterem sobie poszliśmy na kebaba i tak dalej. Pokazałem mu chociaż odrobinę Katowic, których ja sam za bardzo nie ogarniam. No ale zawsze coś. Potem zobaczyliśmy też jeden mecz, już ten Fnatic kontra, nie wiem, Mil, chyba coś takiego. Millennium to było. Który trwał ponad godzinę, także fajny filmik. Szkoda tylko, że oglądaliśmy go na zewnątrz, bo już nam się nie chciało wchodzić do środka. Potem ja już zwinąłem w chatę. Wracając jednak do tego tematu, to potem sobie jeszcze skorzystałem z okazji, że dziewczyna... Gdzie ja w ogóle biegnę? Chodźcie, pójdziemy sobie na wulkan. Chociaż nie mam... Nie, dobra, mam hełm. Zrobimy sobie żelazny zaraz i pójdziemy tam jeszcze raz. W każdym razie... No nie. Chyba nazwę ten odcinek IEM w każdym bądź razie. No, w każdym razie gadałem sobie jeszcze z dziewczyną Palasajda, bo ona oczywiście, znaczy bo wokół Palasajda było milion osób, jak zwykle zresztą, no to skorzystam, znaczy patrzę sobie, o stoi ta chyba jego dziewczyna, tak obstawiałem, się spytałem czy jest jego dziewczyną, no i jak powiedziała, że tak, to tam zacząłem z nią gadać, żeby jej się tak za bardzo nie nudziło, no bo to jednak trochę trwało, jak ci wszyscy fanowie, fani, chcieli sobie zrobić zdjęcie z nim, ale to była całkiem śmieszna sytuacja, bo potem on do nas na chwilę podbił, ja tam się przedstawiłem, mówię Evil, a on, ty mnie znasz, a ja no kurde, no tak sobie pomyślałem, no przecież ty mnie też powinieneś kojarzyć, na odcinku z CSA jakoś mnie kojarzyłeś, teraz mnie nie kojarzysz, nieważne, albo może po prostu nie szczaił i nie był zajęty, nieważne. No, kontynuując owy temat, co potem się działo ciekawego? Chyba nic. Tak szczerze mówiąc, strasznie dużo osób stało przy youtuberach. Aha, jeszcze co mam wam do przekazania. Widziałem w ogóle całe Gambit Gaming, jak sobie szedłem w stronę przystanku autobusowego. To tak patrzę na samym środku Diamond Prox i takie jedno, what the fuck? Przecież on ma taką dziecięcą twarz, no i po chwili patrzę na nich wszystkich i takie oczy zrobiłem duże. Znaczy nie jakoś tak super, że poznali, ale pewnie się domyślili, że ich kojarzę i tak dalej. No i takie dziwne to dla mnie było uczucie. Dobra, dalej mówię na ten temat. Co tam jeszcze fajnego? Widziałem Cloud9, ale to tylko przez szybę? Tak, przez szybę, bo oni tam mieli catering. Przy czym z tego co słyszałem, znaczy z tego co ochroniarz mówił, to tak naprawdę to miał być catering dla organizatorów.
A jakoś wyszło, że sobie oni też tam wbili, no bo nie oszukujmy się, nie mieliby szans się odszczepić od graczy, no nie? A, Creeper. Dobra, jeden z głowy. Tylko żebym czegoś na plecach nie miał. Nie miał. Ile to ma? 50 HP? Dobra, ściśniemy to. Nie wiem za bardzo co to jest, ale nie będę do tego podchodzić. Nie ma sensu. O, już 30. To dobrze. Nie jest super jakiś taki trudny. Gdzie on jest? Tutaj, dobra. No, tutaj, tutaj. 13, 5 i dziękujemy panu bardzo. On chyba był zbudowany z bloku żelaza i czegoś, to może nam jakiś bloczek wypadł. Ta jasne, wypadł. Patrzcie, miliony bloków nam wypadło. I got them in skruju. Tutaj jest jakaś kopuła, ja bym sobie tam poszedł. Bo jest jeszcze ten wulkan, ale mi się do wulkanu nie chce iść, nie wiem czemu. Wydaje mi się, że mam za słabe eku trochę. O, indory, lubię indory. Do czegoś chyba są potrzebne indory, ale nie pamiętam do czego dokładnie. Ło, i co tu mamy? Co tu mamy? Co tu jest? Ło, diamenty! Diamenty! Dwa diamenty! What? Jak się stąd wydostać? To była pułapka! What? Spułapkowali nas! Nie! W dół! Tylko w dół się boję, że też to będzie. Dobra, ja mam pomysła sprytnego. Tak, dobrze. O, fuck, dobra, udało się. Przeżyliśmy. Survive! No, to teraz się skopiemy na dół. Co za spryciarze, o, fuck. A nie, dobra, jeszcze nic nie stało. Patrzcie, jacyś spryciarze z nich. Kurde, no, a pewnie teraz pomyślicie, patrzcie, Kevin jest głupi. Załapał się na jakąś pułapkę. Ale w sumie, no, załapałem się, że tak powiem. Nie spodziewałbym się takiego czegoś. Choć w sumie teraz widać lawę i nie wiem, czy jej wcześniej też nie było widać. Ale nieważne. Coś dużego się zbliża chyba do nas na mapie, tak mi się wydaje. Dobra, to już jest chyba końcówka. Jeszcze trochę. Zaraz mi pewnie powiecie, że mam łopatę. Nie, nie mam łopaty, całe szczęście, bo było. Evil, miałeś łopaty, dlaczego jej nie użyłeś? Coś tam dużego jest nad nami, z tego co widziałem. Teraz się wydostanę jakoś i ogarniemy co tam jest. Czy ja wcześniej nie zauważyłem tego, czy co? To duże jest. What, jest koniem. Szkoda, że ci nie mogę oswoić. Szkoda. Dobra, może coś z ciebie wypadło. Byłeś przydatnym koniem, czy nie? A, nic nie wypadło, chyba. No i mamy 40 poziomik, spoczko. Ja proponuję teraz coś ogarnąć z tym lawą. Ale prawie umarłem, no nie? Jacy spryciarze. Chociaż chyba to było tak zrobione, żeby jednak nie umrzeć. What, co za morze lawy. A ja chcę tamte diamenty. Diamenty chcę. Diamenty. Diament. Fuck. Dobra, trochę mamy tego, to możemy zużyć. Czy jak ja to teraz machnę wodą, to się zrobi z tego obsydian, nie? O nie, kobel, dobrze. Jak kobel to... Fuck. What? Nie wiem czemu ta lawa mnie nie machnęła, ale nieważne, ja się tam cieszę. Okej, dobra, dziękuję panu. Fuck, no. Dobra, tylko ja już mam trochę mało tego kobela. Muszę jakoś oszczędnie go położyć. Tyk. Dobra, zatamowane. Teraz woda. Woda, powiedziałem. Woda. O, w sumie tak mogłem zrobić od razu, ale nieważne. To zabudujemy. What lag? Miałem jednego FPS-a chyba z tego co widziałem. Okej, brakło mi materiałów. Całe szczęście mam jeszcze gravel. Ha! Gravel for the win. No, i teraz musimy to rozwalić chyba. Żeby się dostać do tych rud, które tam wcześniej było. Patrzcie, diament! Udało nam się do niego dostać. Ha! Ha! Nie udało wam się mnie przychytrzyć. Okej, diamencik. Coś tam na dole jeszcze jest. Ale to jest mało istotne. Węgiel. Węgiel i kobel. Dobra. To chyba tyle. Wychodzimy sobie stąd, już nic więcej tutaj nie osiągniemy. I założymy sobie ten hełmik, bo jakoś cimno mi strasznie. Tam dowiedziałem się, że jakbym tam poszedł, to bym sobie mógł... O, jeszcze jedno, to coś, ja tam idę po to. To bym mógł sobie portal do Netheru użyć, bo tam jest, ale jakoś średnio to do mnie przemawia, tego jest dużo. Patrzcie, jakiś duży, gigantyczny ziomek. Ja ciebie najpierw zabiję, bo mi się nie podobasz.
I teraz zombiaczek. Czemu ty w ogóle nie idziesz bezpośrednio do mnie? O, kolejny zombiaczek. No i mam katanę sobie i jeszcze jakąś broń, która jest chyba super efektywna na zombiaczki. What, złote eku, dobrze, mi pasuje. Chociaż w sumie mi potrzebny jest tylko hełmik, ale to nieważne. To też mi niepotrzebne i węgiel też nie. Coś jeszcze tu jest do podniesienia. Hełmik właśnie. Hełmik chce, reszta tam może sobie zostać. Dobra. Ja bym sobie powalczył z tym ziomkiem, a dokładnie bym go sobie zastrzelił z łuku, bo... On nie ma nawet za dużo życia. Ale jest odporny na strzały. A na miecz też jest odporny. Ej, jak cię zabijać? Ej, ziomek, jak cię zabić? Ej, chłopie! A dobra, idź mi. Nie umiem go zabić, olać go. Tutaj jeszcze zombiaczki mnie gonią. A, was też olać, nic mi się nie stanie. Dobra, tu jest jakiś ten horse mob, to też mnie nie obchodzi. Pajączek, cześć pajączek. Pa pajączek. O, tutaj się zmienia w wilkołaka, niedobrze. Nie, 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 uciekamy. Fak, 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 zaraz będą wilkołaki, już są wilkołaki. Ale ja nie mam jak ich rozwalić, tutaj jest blok emeralda, to dobrze. Ja lubię emeralda. Fak. No gin, czemu cię wcześniej się dało zabić, teraz się nie da, lol. Fak, czymś we mnie rzucił. Fak, on chyba zaraz będzie wszystkim we mnie nawalać. On się jakoś składa w dużego. Lol, o co chodzi? Coś tu w ogóle było i już go nie ma. O, patrzcie. What? Da się go teraz rozwalić? Hani, trafiasz mnie. Gin, 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 20, 17, 17, 9 i dziękuję panu bardzo. To tyle. O, fucking szczur. Ha, szczur umarł. Nie, nie umarł. Coś mnie bije. Fuck, fuck, fuck. What, what, what? To się poskładało do kupy, czy jak? Dobra, mamy full HP. Jest dobrze, właśnie. Możecie spytać, skąd mam potki, właśnie. Właśnie z tego, ten. Z tego dungeona. Dobra. Czy coś z niego wyleciało? Jest, blok emeraldu. Uhu, jesteśmy bogaci. O, dobrze, fajnie. Cieszę się. Tu jest panterka, której pewnie nie oswoimy. Zobacz sobie, co tutaj jest ciekawego w środeczku. O, nie lubię tych pająków, trujące są. Nie, to tutaj nie zrobimy sobie. A, szkieleton, gin. Dobra. Możecie się spytać pewnie, jaki mam mieczyk, to wam zaraz pokażę. Nie, to nie jest nawet dobre miejsce. Sorka. Do robienia sobie tego ekspowiska, bo generalnie pająki są... Znaczy, są dobre do ekspienia, jak jesteś w kopalni jakiejś i na starszej wersji Minecrafta. To znaczy, no wiecie, na takich serwerach, gdzie jeszcze się grało... Sorka. Gdzie jeszcze się grało na zasadzie... Ale mi się głos zmienia, ja nie mogę. Bo jest trochę rano, trochę wcześniej, dlatego tak pewnie. Grało się na serwerze, gdzie głównym zadaniem było nabić jakiś level, potem sobie coś enchantować. A żeby nabić level, trzeba jakoś szybko go zdobyć. I najlepiej się zdobywało właśnie na pająkach. Z tego względu, iż pająków można było nawet znaleźć poczwórny, potrójny mob spawner. A z zombiakami, jak już znalazłeś podwójny, to był cud. Ty mnie z łuku, to ja cię też z łuku, narka. No, dobra, spadł sobie i teraz spłonie. Tak, tak, właśnie, spłoniesz. Pusta skrzynka? Lol! What? Czemu pusta? Tutaj jest wilkołak, który mnie chciał wcześniej zabić, a teraz jesteś martwy. Dobra, skóra. Skóra nam się też chyba nie przyda. Coś ciekawego tutaj jeszcze jest. Tamten, taki mały trochę jest ten nawet, bym powiedział. Jak to się nazywa? Battle Tower chyba. Chyba tak. No, ale możemy tam zawitać, zobaczymy, czy coś tu ciekawego jest. Zębiaczki, zębiaczki, młotyka. Ale tu nawet chyba... Nie, to jest Battle Tower, bo... Ale jakieś dziwne są te schody. Takie niespotykane jak dla mnie. Tutaj są szkielety i zębiaczki. Szkoda, że nie same zębiaczki. Zębiaczki same są lepsze. Dobra, ja sobie to zrzucę tam na dół. I to do podsadzenia się. Idziemy jeszcze na jedną... Znaczy, no jeszcze na jedną górę. Idziemy jeszcze wyżej. I tu są zębiaczki i szkielety. W sumie nawet by się tutaj dało zrobić jakieś ekspowisko. Ogarnięte? Czekajcie. Czy to ma... Jeszcze poziom... Aha! Aha, bo to są... Aha, dobrze, to ja już rozumiem. Bo tutaj jest... Szkielety, szkielety... Bo to jest podziemny Battle Tower, tak mi się wydaje. No, chyba tak. Czekajcie, zaraz zobaczymy. No tak, tu jest zejście w dół. Dobra, ogarniam.
Tylko szkoda, że tu są szkielety, ja nie lubię. O, fuck, do góry. No, zabijcie się. Dobra, udało się. To cześć, ja wracam. Jedz jabłko. Dobra. Aha, miałem wam pokazać te miecze. Dobra, to go dobijemy i wam pokażę. O, nie wyleciał na mógł. Sharpness 2 i Smite 5. Ta, to jest podziemny. Dobra, to my się tutaj udamy w następnym odcinku, tak coś sądzę. Ta, możemy go wyeksplorować. I możemy sobie nawet na nim zrobić jakieś ekspowisko, ale nie wiem, czy jest sens. Polecałbym sobie chyba zrobić najpierw... czekajcie, ile ja mam diamentów? 4. To ja sobie może ogarnę jakiś obsydian w następnym odcinku i zrobimy sobie własny enchant. I wtedy będziemy się bawić w takie właśnie eksplorowanie niektórych z tych budynków. O, właśnie, krowa jest. Ja będę pewnie potrzebować skór, także z tym się już też będę musiał zaraz uporać. No to zabijemy sobie z kilka kurek. Co? Kurek? Krówek! No, krówek, Evil, krówki. Dobra. Ale czemu wy mi nie dajecie tego? Czemu wy mi nie dajecie skóry? Skóra. O, jest dobra, skóra wreszcie. Co wyrzucimy? Spodnie nie przydadzą mi się, ale buty mi się też w sumie nie przydadzą, nieważne. Dobra, jest skóra. Ile ja tych skór potrzebuję? Czekajcie, szybko matematyka. Do każdej książki potrzeba jedną, 45 książek, to potrzebujemy 45 skór, plus chyba jakaś książka jest potrzebna do enchantingu, to jest 46. Ok, podnieśliśmy. O, tam są jeszcze. Dobra, to ja już nie będę tam wbijać na tą górę. Zjemy sobie najpierw jeszcze to i polecimy zarąbać te kilka króweczek. No, także mam nadzieję, że taki odcinek całkiem wam się spodobał, informacyjny odnośnie IEM-a. Teraz mogą być pytania jakieś do mnie, jak mnie w ogóle rozpoznać na IEM-ie czy coś. No to z tym już możecie mieć problem, aczkolwiek na live'ach zazwyczaj mogę wam zarzucić link do jakiegoś live'a, jak wyglądam, tam zobaczycie sobie moją twarz albo do jakiegoś vloga. Kilka vlogów na pewno było, albo mogę wam też powiedzieć, jaki będę ubrany czy coś, ale ciężko mi samemu powiedzieć. Prawdopodobnie będę mieć jakąś niebieską... O, właśnie, to już wam wiem nawet, mogę wam powiedzieć. Będę mieć szarą bluzę z niebieskimi rękawami. O, jakieś dżinsy, coś takiego. Tak, w przybliżeniu mam 1,88 m, to też jakoś super wysoki. Nie jestem w porównaniu do tych ludzi, którzy tam się znajdują, ale jakoś też super niski też, nie, więc powinniście dać rady, jak ktoś by mnie znalazł, to całkiem fajnie, jak na razie nikomu się to nie udało. Oczywiście nie musicie się mnie wstydzić, nie gwałcę was tak od razu, tylko was gdzieś zabiorę. No i co, i chyba tyle, co tam mogę powiedzieć odnośnie jeszcze IEM-a. Łoj. Dobra, ile my tutaj jeszcze tych... Co tam jest? Koza. Już myślałem, że coś zmutowanego, jakaś koza z czarnymi skrzydłami, czy coś takiego. Ale jednak nie. Co tu się ciekawego wyprawia? Ile mamy tych skór? Nie widzę ich nawet, 14. Ło, to jeszcze całkiem sporo do znalezienia. Więc może po prostu zajmiemy się tym w następnym odcinku, a ja właśnie będę kończyć ten aktualny. O, jakaś jaskinia. Chyba. No, pewnie tak. Dobra. To co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i pa, pa!